Cześć, dzień dobry i witajcie. Zapraszam Was do dzisiejszego wideobloga z projektu Wychowawca Życia, którego nagrywam w takich warunkach podróżniczych, korzystając z naszej polskiej kolei. Ruszam dalej do pracy, do Giżycka, w którym bardzo mi się spodobało po jesienno-zimowych zmaganiach animacyjnych, wychowawczych. Kawał drogi, ale warto, bo nie ma być łatwo, ma być warto i właśnie takim tytułem zapraszam Was do tych takich kilku moich przemyśleń, tego, że warto i trzeba dążyć, trzeba wierzyć, trzeba pewne rzeczy odpokutywać, wybaczać, zrozumieć to, co się dzieje dookoła nas. Wielokrotnie w dzisiejszym świecie, w którym pędzimy, w którym to wideo pojawi się w ciągu dnia, a nagrywam to za pomocą jednego urządzenia i trafi do Was, będziecie mogli obejrzeć to na moich social mediach, na różnego rodzaju platformach, czy po prostu na różnym urządzeniu. Pędzimy każdego dnia, mówiąc, przecież kurwa, raz się żyje. Ale gdy mowa o marzeniach, gdy mowa o celach, o postawieniu sobie tych celów, to już tego nie ma. To już nie idziemy, to już nam się nie chce. I nie ma być łatwo, ma być warto. To słowa mojego przyjaciela, którym tutaj pozdrawiam i dziękuję za ten cytat, bo idzie to ze mną, to przesłanie i dąży, kroczy razem ze mną przez ostatnie miesiące i zdaję sobie sprawę, że musi być warto i jest warto, bo aby być w tym miejscu i robić to, co lubię, to, co kocham, co sprawia mi radość, ja musiałem wiele wycierpieć. Musiałem przejść pewną drogę, wejść na jeszcze wyższy stopień, ale też powoduje to, że nie zatrzymuję się dalej i dzisiaj przed pracą odbywam szkolenie animacyjne, gdyż chcę być jeszcze lepszy w tym, co robię i po prostu wierzę, że to się uda. Uda się ciężką pracą, uda się poprawą samego siebie, uda się dzięki kontaktom, rozmowom, dyskusjom z ludźmi, których tam poznaję, którzy mają o wiele lepiej i wiele więcej przeżytych chwil, zadań, wydarzeń animacyjnych, a ja mogę czerpać od nich wiedzę. Ja mogę dawać tą wiedzę, tą wychowawczą, tą pedagogiczną, tą historyczną, czy tą, co ja w czymś jestem dobry. Ale wiem, jak bardzo wiele musiałem przeżyć, jak bardzo wiele zmagań, sytuacji musiałem zrozumieć. Wszystko jest po coś w naszym życiu. Nic nie jest dziełem przypadku. Tak chciał dobry Bóg, a dla osoby, która po prostu ogląda to wideo, może nie wierzyć, bo też takie osoby mnie oglądają. Z takimi osobami też mam kontakt i lubię dyskutować na wiele tematów, to może tak chciał los. Tak los spowodował, żebyś zrozumiała, czy zrozumiał, jak warto i trzeba dążyć do swoich celów, do spełnienia tych swoich marzeń, bo bycie animatorem, wychowawcą jest jednym z moich marzeń za dzieciaka. Bardzo lubiłem, kiedy jeździłem na kolonie, potem na różnego rodzaju obozy, czy widziałem pracę różnych ludzi. Spełniłem, można powiedzieć, swoje marzenie, do którego dążyłem, tą wizję, która jest.
nie do końca spełniłem to, co jeszcze mam i chcę spełnić. Ale wierzę i do tego pracuję, do tego dążę, żeby to wszystko się wydarzyło. I też co chwilę upadku. To nie jest tak, że chyba codziennie, wiecie, jest zajebiście, jest power, jest moc, jest... Czasami są nieprzespane noce, czasami są łzy, jest cierpienie, jest smutek, jest przygnębienie. Ale w tym momencie, z tego miejsca, w warunkach podróżniczych, turystycznych, pragnę podziękować mojej mamie, podziękować wszystkim moim przyjaciołom, wszystkim dobrym ludziom, których spotkałem na swojej drodze, którzy pomagają mi, którzy wsparli mnie, którzy są razem ze mną, którzy wierzą w mój sukces, chcą tego sukcesu razem ze mną i to jest spora grupa ludzi. Za to bardzo wam dziękuję. Dziękuję tym, którzy czynnie pomagają w działaniach, które robię przez wiele lat, bo tak naprawdę w tym roku mija 18 lat mojej takiej działalności charytatywnej i nie ma być łatwo, ma być warto i warto jest, bo jak widzę, jak wiele udało się zrobić, jak wiele osobom pomóc, jak widzę... No właśnie. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Nisko. Bardzo wiele dobrych, fajnych ludzi w Nisku, których pozdrawiam serdecznie. No do zobaczenia. Do Niska też przyjadę za niedługo. Ale wracając jeszcze w takich ostatnich minutach. Wiele rzeczy też mi się nie udało. Tak jak teraz te działania, które robię. Sytuacja konfliktu wojennego, tej wojny, tego wszystkiego, co się dzieje na wschodzie. Naszego zaangażowania, mojego tym bardziej większego zaangażowania w to, aby pomagać Polakom, pomagać Ukraińcom, bo też im pomagałem przecież. Zmusiła do tego, że pewne projekty nie udało się wykonać. Dalej gdzieś błądzę samemu, sam wyciągam wnioski, bo sam też w ostatnim momencie zawaliłem. I tego się przyznaję, tego wiem. Przepraszam osoby, które nie wiem, gdzieś brakło kontaktu, brakło czasu. Postaram to wszystko się jak najszybciej naprawić i przede wszystkim muszę samemu sobie też wybaczyć, się zrozumieć. Popełniłem pewne błędy w ostatnim czasie, ale wyciągam wnioski i lecę dalej. Lecę po swoje marzenia, bo nie ma być łatwo. Ma być warto. I z taką informacją, z takim apelem, abyście wierzyli, zapisywali, wierzyli swoje marzenia, swoje cele, dążyli do ich realizacji, popełniali błędy, bo błędy te są potrzebne, wyciągali z nich wnioski i dążyli po swoje lepsze jutro. Tego wam życzę i już z Niska pozdrawiam. Dużo zdrówka i dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu projektu Wychowawca Życia. Udanego weekendu. Dobrzy ludzie. Zdroweczka.